26 listopada po godzinie 20 w Dzierżoniowie na ulicy Piastowskiej doszło do zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki Ford, 76-letni mężczyzna, na oznakowanym przejściu dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa 25-letniej kobiecie, doprowadzając do potrącenia. Piesza w wyniku zdarzenia doznała obrażeń w postaci złamania barku i została przewieziona do szpitala. Postępowanie prowadzi KPP Dzierżoniów.